Cześć. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Gosia i Paweł w akwarium. Oczywiście dzisiaj w naszej bazie denerlowej w Katowicach, w Akwaświecie z Jesionowej 10 nagrywamy. I w dniu dzisiejszym chcieliśmy Wam opowiedzieć co nieco o zakwitach wody w akwarium i jak z nimi walczyć. Paweł, zdarzyło Ci się kiedyś zakwit wody w akwarium? O tak, i w słodkowodnych akwariach, i w morskich akwariach miałem już różne zakwity. I co Ci kwitło? Najczęściej były to zakwity bakteryjne, słonych. Czasami przy przegięciu dozowania fitoplanktonu też mi się robiło zielono. Natomiast w słodkowodnych najczęściej był to pierwotniak na samym początku zakładania akwarium. Okej, czyli mamy takie trzy podstawowe zakwity, z którymi każdy z nas może się zetknąć. Paweł się zetknął, ja się zetknęłam. Zwykle odbywa się to tak, że wchodzimy do domu albo odpalamy światło po nocy i nagle okazuje się, że prawie nic albo nic nie widać. Bo jest jaki kolor w akwarium? Biało. Albo? Zielono. No. Nic ciekawego. Natomiast każdy zakwit z czegoś konkretnego wynika i z każdym zakwitem jesteśmy w stanie walczyć. Takim zakwitem pierwszym, który najczęściej się ludziom zdarza przy zakładaniu akwarium słodkowodnego zwykle, jest to zakwit pierwotniaków. Jakie mogą być przyczyny powstania zakwitu pierwotniaków? Zazwyczaj zbyt dużo materii organicznej w wodzie, która nie została przerobiona przez bakterie. Ale co to znaczy, że w sensie jak w wodzie materia organiczna, bo nie każdy to zrozumie. Źle wyczyszczone dno, gdzie jest dużo na przykład pozostałej jakiejś ilości ziemi, czy na przykład świeży korzeń też może być. Mhm, źle spreparowany. Źle spreparowany, zbyt duża ilość nawozów, też jak najbardziej. No i generalnie możemy mieć problem i mleko w akwarium. I oczywiście niedojrzały filtr. Niedojrzały filtr również. Natomiast ja pamiętam z czasów, kiedy tam próbowałam odchowywać na rybek pewnych gatunków, które składają ikrę, że niektóre gatunki ryb, te takie maleńkie, zaraz po wykluciu rybki, karmi się właśnie pierwotniakami. Pierwotniak normalnie, naturalnie występuje u nas w akwariach, w wodzie akwariowej, w jakiejś tam ilości. I to nie jest absolutnie żaden problem do momentu, kiedy nie występuje w ilości takiej, która przeszkadza nam w oglądaniu akwarium. No i przede wszystkim pierwotniaki po prostu mnożąc się zużywają takie duże ilości tlenu, że zaczyna tego tlenu brakować dla naszej obsady rybnej albo krewetkowej. Jak hodowałam sobie na rybek gurami i tak dalej, i innych drobnych rybek, to wówczas też się zainteresowałam, w jaki sposób się pierwotniaka samemu doprosić, właśnie po to, żeby był pożywką dla naszych małych rybek. Paweł, czy znasz takie sposoby? Słoma do wody. Słoma do wody, ale no nie do akwariowej, nie prawda? Nie do akwariowej, to osobny zbiornik do hodowli pierwotnie. Ewentualnie polecali ludzie na przykład suszoną skórkę od banana, przepraszam, jakieś zasypleniem. Też do litrowego słoika się wsadzało, stawiało na okno. No i czas, zaraz nam piękna biała woda kwitła. I to był właśnie pierwotniak, który można też na rybkowi podawać. Natomiast w akwarium w dużej ilości on jest zdecydowanie niepożądany. Czyli co należy zrobić, żeby zapobiec zakwitowi? Jak najbardziej zapobiec, nie przekarmiać, dojrzały filtr, regularne podmiany wody. No i nie grzebać za bardzo w dnie. Ponieważ jeżeli ruszymy tą materię organiczną, która w dnie się znajduje, również dajemy pole do popisu różnym mikroorganizmom, w tym pierwotniakom, które, tak jak wspomnieliśmy, w każdym akwarium są. Nie w każdym akwarium akurat dochodzi do zakwitu w danym momencie, ale prędzej czy później każdemu z nas się może to zdarzyć. Więc nie panikujmy, bo jeżeli się już zdarzy, no to jest kilka sposobów na pierwotniaka. Przede wszystkim można do akwarium, do filtra włożyć taką mikrowłókninę, która będzie nam filtrować tą wodę, która nawet najdrobniejsze zanieczyszczenie nam usuwa. Co jeszcze? Silne napowietrzanie.
Silne napowietrzanie, bardzo istotne przy zakwicie pierwotniaków, ponieważ tak jak wspomniałam, pierwotniaki zużywają bardzo dużo tlenu, żeby nie zaszkodziły naszej obsadzie, należy pomóc naszym rybom. Przestać dozować nawozy. No to też fakt. Jeżeli mamy problem w akwarium typu jakikolwiek zakwit, nawozy niekoniecznie będą wskazane, bo tylko karmimy ten zakwit tak naprawdę. Szczególnie przy glonach, przy pierwotniakach też, ale przy zakwicie glonów, przy zielonej wodzie trzeba je po prostu zagłodzić. Nie. Coś jeszcze ci wpada do głowy? No, na pewno nie robić w tym momencie podmiany, bo znowu dokarmimy pierwotniaka świeżymi, że tak powiem, świeżą materią prosto z kranu. No chyba, że lejemy wodę RO, no to w zasadzie no to w tym momencie by w tym momencie ma to sens, natomiast faktycznie podmiany przy pierwotniaku nie są wskazane. Ja nie jestem pewna, czy przypadkiem zaciemnienie przy pierwotniakach też nie robi dobrej roboty, chyba tak. Zaciemnienie też, ale też nie tak super pomocne, bardziej czyli, przy glonach zaciemnienie. Czyli po prostu filtrujemy tego pierwotniaka. Można dodać bakterie, które też pomogą w rozłożeniu tej materii organicznej, zostanie jej mniej troszkę dla tych pierwotniaków. No i czas. Okej, okay. Jeżeli mamy zakwit bakteryjny, czym w ogóle, jak rozróżnić zakwit bakteryjny od zakwitu pierwotniaka? No bo wstajemy rano, odpalamy światło w akwarium, mamy białą wodę. Skąd wiadomo, co jest powodem tej białej wody? Zazwyczaj w tym momencie, przynajmniej ja wiedziałem, że mam zakwit bakteryjny, bo po prostu dzień wcześniej podałem bakterie do akwarium. W zbyt dużej ilości. Albo w zbyt dużej ilości, albo po prostu woda jest bardzo bogata w różne składniki, którymi bakterie się żywią. Jest na przykład bardzo dużo azotu w akwarium. Jak dodajemy takie żywe kultury bakterii do akwarium, co w zasadzie wielu z nas robi po każdej podmianie wody. I jeżeli mamy NO3 na wysokim poziomie, jeżeli mamy jakieś zalegające resztki karmy, czasami te bakterie zaczynają się masowo rozmnażać i dają efekt albo takiej lekko przydymionej wody, albo zupełnego mleka. Może to wystąpić i w akwarium słodkowodnym, i w akwarium morskim. Przerabialiśmy. Jak najbardziej. Kiedyś weszliśmy do sklepu i cały jeden obiekt morski był po prostu zupełnie mleczny, bielusieńki. Natomiast jakie sposoby w morskim przy zwalczaniu na przykład takiego zakwitu bakteryjnego? Po pierwsze odpieniacz na tak zwaną mokrą pianę, żeby on po prostu fizycznie wyciągnął je z wody. To jest jeden z najprostszych tak naprawdę sposobów. Kolejna rzecz, bardzo często zakwity bakteryjne się pojawiają przy dozowaniu tak zwanej metody VSV, czyli wódka, ocet, cukier, które pomagają nam ściągnąć azotany i fosforany z wody poprzez rozwój bakterii. Jeżeli przegniemy, no to w tym momencie mamy zakwit bakteryjny. Zmniejszamy dawkę, odpieniacz na mokrą pianę i cierpliwość. No, w słodkowodnych akwariach też się stosuje metody z wódką, żeby podkarmić bakterie, z octem też, jako pożywką dla bakterii. Więc jeżeli nam się coś takiego trafi, zmniejszamy karmę dla naszych bakterii i czekamy oczywiście. Przy zakwicie bakteryjnym możemy zrobić podmianę wody, jak najbardziej, żeby rozrzedzić troszeczkę stężenie tych bakterii w wodzie. Natomiast to też nie pomoże z minuty na minutę. Nie panikujcie. Nie zaczynajcie robić jakichś nerwowych posunięć, nie wylewajcie 90% wody i nie uzupełniajcie żadnych drastycznych kroków. Wszystko na spokojnie. Zakwit bakteryjny akurat ma to do siebie, że bardzo szybko też mija samoistnie, bo jeżeli te bakterie zakwitną w momencie, zjedzą bardzo szybko to, co miały zjeść, to dość szybko osiadają sobie, czy w podłożu, czy w filtrze, czy właśnie na przykład na takiej wacie filtracyjnej. Natomiast można też i przy zakwicie bakterii, no w zasadzie przy każdym zakwicie, można zastosować na przykład filtry UV, lampy UV w filtrach. Czy to takie już wbudowane, czy lampa UV po prostu przepływowa, która i pierwotniaki, i bakterie, i glony, o których wspomnieliśmy, te zarodniki po prostu zabija.
Można też podać węgiel aktywny. Oczywiście. Poprzez absorpcję po prostu związków, którymi w tym momencie się czy bakterie żywią, też zmniejszy jakby zasób pożywki dla nich. Zgadza się. Są różne materiały filtracyjne, są różne też związki, które nam pomagają przy tego typu zakwitach. Natomiast my mówimy tutaj o takich naturalnych metodach, którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić, bez lania jakiejś tam chemii na zakwity i tak dalej. No to pozostał nam zakwit glonów, zielona woda. W akwarium morskim najczęściej od? Od fitoplanktonu, zbyt dużej ilości fitoplanktonu. Bo fitoplankton, który podaje się koralom w akwarium morskim, sam jest zieloną wodą i to są po prostu zarodniki glonów, które normalnie są filtrowane przez korale, przez jakiś zooplankton, mikroplankton, który sobie żyje w akwarium morskim i jest to dla nich pożywienie. Natomiast jeżeli te organizmy nie zjedzą tego fitoplanktonu, a podamy go naprawdę dużo i podajemy go codziennie, czasami może się zdarzyć, że te glony po prostu zaczną się nam narzeć w akwarium. To samo dotyczy wszystkich pokarmów tak naprawdę do akwarystyki morskiej, szczególnie dla korali. Aminokwasy, witaminy, wszelkie pożywki dla korali w postaci pokarmu też mogą, zbyt duże ilości mogą spowodować po prostu nagle zakwit glonów, ponieważ korale nie zjedzą wszystkiego, nie wyjedzą wszystkiego z wody, odpieniacz wszystkiego nie jest zawsze w stanie wyciągnąć, no i w tym momencie glony mają pożywkę, zaczynają się rozmnażać. Mm-hmm. W akwarium słodkowodnym, jeżeli nas coś takiego trafi, no to zwykle tak, na pewno przestajemy podawać nawozy. Nie ma sensu też robić podmian wody na wodę kranową, ponieważ w niej też są różne związki, którymi te glony, te pierwotniaki, glony i tak dalej mogą się karmić. Zaciemniamy akwarium zwykle na około 3-4 dni, ale to tak zaciemniamy w pełni, czyli gasimy lampy, w ogóle ich nie świecimy i okrywamy akwarium w taki sposób, żeby nie docierało do niego światło słoneczne. Nawet takie rozproszone światło, które jest w pokoju. Ponieważ te glony, żeby żyć, żeby rosnąć, żeby się rozwijać, potrzebują światła w akwarium. Jeżeli odetniemy im światło, to znika możliwość fotosyntezowania i nie są w stanie się dalej rozwijać. Oczywiście wielu z Was pewnie zapyta, co wtedy z roślinami. Otóż rośliny są wyżej niż glony w hierarchii. Rośliny mają zdecydowanie lepsze mechanizmy przetrwania. Oczywiście na pewno mogą się wyciągnąć do światła, w poszukiwaniu światła, więc te przestrzenie między listkami zrobią nam się wyższe. Czasami po takim zaciemnieniu nagle rośliny nam strzelą do góry, odkrywamy akwarium i wygląda to tak, jakby po prostu bardzo intensywnie rosły. Natomiast one sobie dadzą radę, oczywiście później po przycince wszystko wróci do normy, a zakwit glona powinniśmy mieć z głowy. Witamy po małej przerwie technicznej, bo aparat nam nagrywa tylko po 10 minut mniej więcej, więc nastąpiła przerwa. No dobra, wracając do tych zakwitów. Mamy głównie trzy rodzaje, czyli bakterie, pierwotniaki i glony. I podsumowując, jeżeli zakwitną nam bakterie w akwarium, czyli po dolaniu odżywki bakteryjnej nagle zrobi się biała woda, wtedy czas przede wszystkim można użyć lampy UV, można użyć włókniny filtracyjnej, która też po części takie zanieczyszczenia bardzo drobne, również bakterie jest w stanie odfiltrować, one się na niej osadzą, w części oczywiście. No i dajmy sobie czas akwarium. Odpieniacz można oczywiście dać na mokrą pianę, on też wspomoże w tym momencie wyciągnięcie. Akwarium morskim oczywiście. No i to i tyle, było tyle co do bakterii. Jeżeli mamy zakwit pierwotniaków, to tak, napowietrzanie, włóknina filtracyjna, dodać bakterii, które też wspomagają biologię i ograniczyć nawożenie, ograniczyć karmienie też akwarium i poczekać. Jeżeli mamy zakwit glonów, wyłączamy światło, jeżeli jest to możliwe, a zwykle jest, nie nawozimy.
Czekamy. Ograniczenie pożywek dla korali w akwarium morskim. Tak. Ograniczenie ilości fitoplanktonu podawanego do znaczy wody. Przy zakwicie to generalnie nie ma co podawać, bo on już dokładnie tam jest w tej chwili. Odpieniacz na mokrą pianę. Są oczywiście środki chemiczne do zwalczania zakwitów, w zasadzie każdego rodzaju. Wielu producentów ma w swojej ofercie. Natomiast naprawdę najlepszym naszym tutaj kompanem jest troszkę cierpliwości, czas i zdrowy rozsądek tak naprawdę. Zakwit to nie jest nic strasznego, no chyba że faktycznie pierwotniaki tutaj wygrywają, to znaczy, że gdzieś się rozjechała nam biologia akwarium i trzeba ją wspomóc. Albo znaleźć źródło w postaci właśnie, co podaje tyle do wody materii organicznej, którą się żywią pierwotniaki. Zgadza się. No dobra, to był taki szybki odcinek, ale mam nadzieję, że coś Wam rozjaśnił. Dzięki za dziś. Jeżeli się podobało, to łapka w górę, subskrybujcie nas, tam jest taki knefel, gdzieś tam. No i zapraszamy na jesienową 10 do Katowic, gdzie na co dzień urzędujemy we dwójkę. Ja zajmuję się akwarystyką słodkowodną, Paweł zajmuje się akwarystyką morską. Oczywiście pomagamy na miejscu. Dzięki wielkie, do zobaczenia, na razie. Dzień.